Runda trzecia, gra numer jeden. Wygrywa przeciwnik, rzut, ale ja dostaję całkiem sympatyczną rękę. Wygląda to nieźle, jest cała mana, jakiej potrzebuję. Są trzy dobre karty do tego. Jest wszystko tam. Dobiera się jeszcze Seal of Doom. I tutaj troszeczkę się zaczynają problemy. W tym momencie zagrywam Sin Collectora i Sin Collectora, czy jeszcze Silo Sin Collectora. I niestety nie trafiam w ręce, na której przeciwnik ma 6 kart. Nie trafiam żadnego spela niestety i jeszcze widzę na dodatek, że ma naprawdę mocne i groźne rzeczy, które teraz będzie zagrywał. Problemem jest i Stoic Angel, i obydwa Splicery, i Mist Meadow Witch. Nie jest to najlepsza sytuacja i po części dlatego, że nie za bardzo mam rzeczy, które mogą się przez to jego walu 2 za 1 z Wing Splicera, chociażby z Sensor Splicera czy Mist Meadow Witch przebijać. Trochę tutaj robię błędów, ale myślę, że nawet nawet jakbym zagrał inaczej, to nie byłoby tutaj opcji na to, żeby to wygrać. Tutaj poszedł Grasp of Phantoms w anioły. Oczywiście zobaczyłem zaraz potem Sensor Splicera z Night Terrors, wywaliłem Splicera i tu mogłem zagrać Seal of Doom i zostawić, ale za bardzo się spietrałem tego anioła atakującego co chwilę. Zresztą no za 6 teraz mnie przeciwnik atakuje i niewiele mogę zrobić. Gorzej, że to przez to, a byłem mu na zblinkowanie Sensor Splicera. W tym momencie już się muszę blokować czymkolwiek, dlatego z desperacją lekką zablokowałem podwójnie tutaj Seagate Oracle'a. Tutaj jeszcze kopiuję Sensor Splicera. W ten sposób jestem w stanie powstrzymać dwa golemy i liczyć na cud w powietrzu. Agony Warp jest czymś takim. Niestety przeciwnik zagrywa Ice in the Skies i ja mam dosyć. Z jedną grą w plecach i z deckiem, który na pewno jest po prostu dobry. Gra numer 2 w rundzie trzeciej zaczęła się od ręki, która nie ma czarnej many niestety, ale nie jest aż taka zła. A jest dociąg, jest Phantasmal Image, jest Compulsive Reset, czy właśnie ten mój dociąg i parę fajnych rzeczy na potem. Przeciwnik nie ma szybkiego rozdania, co też jest plusem, no ale niestety tutaj od razu znowu Seagate Oracle, który powstrzymuje mnie przed dobieraniem kart. W tym momencie decyduję się na Compulsive Research, ponieważ potrzebuję czarnej many, no i ta się szczęśliwie dobiera. Wywalam z tych 5 kart Rootborn Defenses, ponieważ wydaje mi się, że z tego zestawu lepiej się właśnie pozbyć tego. Ice in the Skies jest pewnym problemem, ale jestem sobie w stanie z tym jakoś poradzić. Natomiast taka sztuczka jednak
strasznie mi psuje kombat. Niestety, na to nic nie mogłem poradzić w poprzedniej turze. Zagrywa tandem lookout i paruje z golemem. Niestety. Dobiera więc przeciwnik kartę. Ja zagrywam Seal of Doom. I paruję sobie z własnym Wing Splicerem, czyli z Phantasmal Image, który kopiuje Wing Splicera. I tutaj w tym momencie zaczynam troszkę zyskiwać przewagę. Zagrywam Dinrowa Horror, pozbywam się Talon Troopera, to mi pozwala zaatakować w powietrzu i dobrać kartę. I ta gra właśnie się o to tutaj rozstrzygnęła, kto większe value dostanie i kto dobierze więcej kart. Niestety troszeczkę tutaj ułatwiłem sprawę przeciwnikowi, ale nie bardzo było kiedy się tego Wing Splicera pozbyć. Tutaj postanowiłem zabrać warpa. Przeciwnik kolejnego deputy zagrał i znowu zobaczyłem te Going Splicera. Na szczęście dobrał się kolejny raz Agony War. Znowu mogłem sztuczkę zrobić i tym razem przeciwnik stwierdził, że to już nie ma sensu i wygrałem tą grę. Przechodzimy do gry trzeciej. Gra numer 3. Tutaj było dość jednostronnie. Bling, 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 GG. Ale to zaraz zobaczymy. Zacząłem z ręką bardzo sympatyczną, ponieważ dostałem 3 landy, wszystko w kolorze. Dostaję jeden ląd, jestem w zasadzie w domu. Tutaj, jeśli w ogóle jeszcze dostanę dropa za 2, to jestem całkiem szczęśliwy. No i zobaczmy, jak to dalej wyglądało. Oczywiście od razu dobrał się drop za 2. Tutaj Seagate Oracle. Land i w tej chwili jestem już w domu. Zwłaszcza, że przeciwnik nie zagrywa landa. Wystarczy teraz, że blinknę mu Ravenem Rock Swarmonka. Nadal nie ma landów. Korzystałem więc z Grasp of Phantoms. Tutaj powinienem zagrać Azur Mage'a z jednak innej many, znaczy z dwóch niebieskich, ale to nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. Tutaj blinknął sobie op swojego stwora. Ja zagrywam Seal of Doom, dogrywam land i jestem jeszcze w lepszej sytuacji niż land się dobiera. W lepszej sytuacji niż to było, bo mogę sobie teraz blinknąć razem bo mógłbym sobie blinknąć teraz razem i Mr. Ravena i Dinnerowa Horror i mieć na tym profit. Na razie jednak atakuję po prostu wszystkim, gdyż wiem, jak op musi zablokować i zagrywam Cower in Fear. Tutaj przeciwnika w tej turze ratowała jeszcze jedna rzecz. Ponoć miał w deku auta w postaci Terminusa. Jakby to dobrał, to byłby cud. Chociaż wiele by na tym nie zyskał, ponieważ ja dograłbym
Ghostly Flicker. W tym momencie wróciłbym sobie na rękę z Mist Ravena Azur Mage'a pewnie. Blinknąłbym sobie Dinrova Horror i cofnął mu na rękę jeden land. Gralibyśmy dłużej, ale nie byłbym w aż takiej złej sytuacji. Tak czy siak zagrywam Ghostly Flicker i przeciwnik się poddaje.